partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No i wszystko jest fajnie, jeśli ten stres działa krótkotrwało. Czy kiedy rzeczywiście masz tą bombę energetyczną, jakby od organizmu dostajesz ten bodziec i działasz. Natomiast problem w dzisiejszych czasach jest taki, że no, my bardzo różnimy się od naszych przodków. Tutaj to wiem, że brzmi jak slogan, ale jakby sobie tak uświadomić, to kiedyś ludzie pierwotni, mam wrażenie, też ciężko mi wejść w buty tych ludzi, bo to są mogą być badania jakieś tam retrospektywne. Natomiast no, ten stresor pojawiał się w jakimś momencie, powiedzmy, i mijał. I to głównie kojarzy się z takimi no, odzwierzęcymi jakimiś działaniami. Natomiast dzisiaj tak naprawdę my jesteśmy na ten stres narażeni cały czas. Narażeni. I ten kortyzol, który wcześniej był uwalniany incydentalnie, tak naprawdę u nas przeciąga się i praktycznie mamy all day long. Cały czas jest podwyższony poziom tego kortyzolu. I tak naprawdę, no i stres pracy, i ilość obowiązków, które mamy, i stres, który sami sobie narzucamy swoimi, nie wiem, kolejnymi, wiesz, ciężkimi zadaniami, które sobie dajemy, nie wiem, sprostanie diecie, sprostanie jakimś kolejnym elementom, które sobie dorzucamy do życia, to wszystko powoduje, że no nawarstwia się to. I mówimy o tak zwanym chronicznym stresie i chronicznie podwyższonym kortyzolu. I konsekwencje są po prostu tragiczne. No właśnie, jakie są konsekwencje i jak z tym walczyć? No więc zaczynamy w ogóle tak, żeby nie przerazić i nie brzmi, bo to tak strasznie wszystko brzmi, ale naprawdę my jesteśmy kowalem własnego losu, absolutnie, tak jak zresztą we wszystkim, zawsze można zacząć, można się w każdej chwili zatrzymać, nigdy nie jest za późno. Ale jeżeli chodzi o konsekwencje, no to nie wiem, od czego zacząć. Nawet może zacznijmy od tego, o czym dosyć często ostatnio się mówi właśnie, że czy to rytm dobowy, czy światło, tak jak już też wiemy, że stres, jak mocno wpływa to chociażby na metabolizm, na spożywaną ilość przez nas pożywienia. Generalnie wiadomo, że podwyższony poziom stresu, po pierwsze, nie do końca są wyjaśnione mechanizmy, jak to działa, ale zwiększa nam łaknienie niestety na słodkie i niezdrowe pokarmy. Czyli tłuszcze trans, cukier. Tak jak zawsze mówię, często może już się powtarzam, ale ten słynny pączek, czy po prostu coś, co jest słone i tłuste. Rzeczywiście stres powoduje to, że mamy ochotę zajadać pokarm. To też w zależności, jak długo ten stres się utrzymuje, ale to na pewno. Wiadomo, że długo utrzymująca się reakcja stresowa, czyli ciągle ten podwyższony kortyzol, przede wszystkim przyczynia się do rozwoju cukrzycy typu drugiego i insulinooporności. Czyli choroba cywilizacyjna? Jak najbardziej. Choroba cywilizacyjna, coś, co tak naprawdę dotyka, no już teraz mówi się, WHO absolutnie uznało otyłość, cukrzycy typu drugiego i insulinooporność, czyli niewrażliwość naszych tkanek na insulinę, przez to, że glukoza cały czas krąży w naszym krwiobiegu, co łatwo można wytłumaczyć. Tak jak mówiłam, kortyzol działa katabolicznie, czyli degraduje nam glikogen i ta glukoza cały czas krąży w naszym krwiobiegu, plus my zajadamy, dorzucamy sobie jeszcze więcej tej glukozy. Insulina jakby nie wyrabia, tkanki przestają być wrażliwe. A pokłosiem tego wszystkiego jest na przykład zespół metaboliczny, czyli też choroba naszych czasów, która no bardzo mocno związana jest właśnie z przewlekłym stresem. Osoby, które się przewlekle stresują, wykazano, że bardzo mocno ma to związek z zespołem metabolicznym. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.